No, ja też, bo od młodych lat się borykam właśnie z problemami. Jako młody chłopak, no, ojciec mój był alkoholikiem, a dziwnym jakimś biegiem okoliczności ja nie byłem lubiany przez własnego ojca. Nie wiem dlaczego, nie? Czy byłem niechcianym dzieckiem? Mam jeszcze dwóch braci i siostrę. No, ja byłem takim kozłem ofiarnym, no i jak coś się w domu złego stało, coś zginęło, no to zawsze byłem ja posądzany o to. No i pewnego razu go się teraz jak podniósł na mnie rękę, no i tak się to zaczął, że po prostu zacząłem uciekać z domu, bo się bałem, że znowu dostanę gdzieś tam od ojca łomot, nie? Bardzo wcześnie też zacząłem próbować wino, no i później do zakładu poszedłem jako 15-latek. 3 lata byłem w zakładzie wychowawczym, no i próbowałem się zmienić, podjąłem pracę, no ale popracowałem chyba gdzieś 1,5 roku, no i znowu koledzy i no jakoś ciągnąłem się znowu w picie, no i tak się zaczęło, nie? Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Ja się nazywam Piotr Mikołaszek, mam 62 lata skończone. Znajdujemy się w tej chwili w przytulisku w Strzelcach Opolskich. Jaką pełnisz tutaj rolę? Jestem streetworkerem. Mhm. Czyli wychodzisz na ulicę Strzelec Opolskich, tak? Tak, na ulicę i tutaj jestem, no bo pracujemy w dwóch z Jackiem. Jacek jest moim szefem, no ale on dzisiaj ma wolny. Mhm. Czy twoja praca ogranicza się tylko do przytuliska i do chodzenia po ulicy, czy robisz coś jeszcze? Nasza praca w ogóle polega na tym, żeby ludzi zmotywować do innego sposobu na życie, nie? Mhm. No ja też jestem alkoholikiem, no i też wyszedłem z uzależnienia, nie piję 16 lat. O. A tak całe życie przehulałem, nie? To ja ci powiem, że ja nie piję od 10 lat, także doskonale cię rozumiem, ale podziwiam, że 16 lat to jest naprawdę ogromny, ogromny wysiłek. 24 grudnia miałem 16 lat, nie? Przestałem pić Wigilię, nie? A co cię skłoniło do tego, żeby właśnie przestać? Wigilia to jest taki czas, no, że człowiek się zaczyna zastanawiać nad sobą, tym bardziej, że ja bardzo długo piłem i zdrowie już mi wysiadało, nie? Mhm. No i wtedy się zacząłem zastanawiać, jak to jest, że wszystkim moim kumplom się udało, gdzieś to w Niemczech, to gdzieś tam w Holandii, gdzieś, mają rodziny, a ja jestem sam, nie mam rodziny. Cokolwiek bym nie zrobił, to wszystko, jak to się mówi, spieprzę. No i wyszło na to, że po prostu brak wiary, nie? Że po prostu w mnie nie było wiary, no i to powodowało, że jakby to powiedzieć, szatan miał większy dostęp do mnie, nie? No bo ja tak z tą wiarą byłem, niby wierzyłem, no ale jak wierzyłem, musiałbym to dotknąć, żeby uwierzyć naprawdę, nie? Od 16 lat gdzie mieszkasz tutaj? Mieszkam na barce, od tego momentu jak nie piję, ale wcześniej już też byłem 2 razy na barce. No i miałem 2 wpadki z alkoholem, nie, że... Wtedy musiałeś opuścić barkę, tak? No niestety, no takie zasady tam. No idzie się na terapię, można po terapii wrócić. No ale jak już człowiek uzależniony, jak już wejdzie w trans znowu, ten cuk, to no... Trudno jest wyjść, ja wiem. Trudno, no bo później się podnieść z tego, nie? Tutaj w przytulisku czego się można spodziewać? Przychodzą ludzie, tak? I co się dzieje? Tak, przychodzą ludzie, no tu nie ma, że... No warunkiem jest, no, żeby ci ludzie byli trzeźwi, nie? No, gdybyśmy wzięli na alkomat, no to tam... Jak człowiek długo pije, to może kilka dni nie pić i tak mu wykaże, nie? No tak. Ale po prostu chodzi o to, żeby nie był pijany, jak tu przychodzi, nie? To jest taki warunek nasz, nie? Że... To wtedy po prostu mówimy... Przyjdź jutro, jutro zjesz, jutro się wykąpiesz, no dzisiaj akurat nie możesz, nie? Ile osób tutaj korzysta z przytuliska? Różnie bywa, to zależy też od pogody. Jak jest chłodniej, przychodzi więcej, no chociaż tu teraz też jest trochę cieplej, a też mamy po kilkanaście osób, nie? A w liczbach ile to jest mniej więcej osób, możesz powiedzieć? No tak, no ostatnio przychodzi tak gdzieś w granicach 12, 13, 14 osób.
Mhm. A w samych strzeżach opolskich ile jest osób dotkniętych bezdomnością? Bezdomnych, no nie wiem, bezdomnych chyba raczej nie idzie policzyć, nie? Mhm. Są tacy, co rzadko przychodzą, są tacy, co w ogóle nie przychodzą też, nie? Gdzieś mieszkają tam na działkach, no to wtedy trzeba tam jechać, nie? Rozumiem. Ale wtedy jedziesz z posiłkiem, jedziesz z ubraniami? Jeździ też pani taka z opieką, z opieki pani jeździ taka pani, Patrycja. No i ona tam po prostu się dowiaduje, co potrzebują, no i wtedy to bierzemy stąd i tam się zawozi, nie? Czyli ty od 16 lat jesteś streetworkerem, nie? To znaczy, że no, streetworkerem jestem od 2009 roku. Aha. Jeszcze tego przytulika żeśmy wtedy nie mieli, to pracowałem z takim świętej pamięci Antonim Terfą. I zaczynaliśmy chodzić o podmarkety, pod sklepy, na działkach, na jakieś skłoty, gdzie ludzie przebywali. Nie? Do tych ludzi. To wtedy ja nosiłem termos z zupą, no Antek nosił termos z kawą. Nie? Tak żeśmy zaczęli z ludźmi rozmawiać. No i w 2010 roku dostaliśmy to przytulisko. No i żeśmy zachęcali, zapraszali ludzi, żeby tutaj do nas przychodzili. Nie? Bo ja zauważyłem, na przykład współpracując z Opolem czy z Gliwicami, że są osoby, które umierają z tych bezdomnych. Tak. I pojawiają się kolejne osoby. I pojawiają się coraz młodsze osoby. Tutaj w Strzelcach Opolskich jest podobnie? Też jest, ale tu tych młodych osób aż tak dużo nie mamy, nie? Mhm. Chyba, że są, a nie przychodzą nigdzie. Nie? A procentowo ile jest akurat w tym miejscu mężczyzn, a ile jest kobiet? No zawsze jest przewaga mężczyzn. Kobiet jest kilka, a mężczyzn jest kilkanaście. Tak. Tak jest wszędzie, tak jest, bo ja też jeżdżę do Holandii, różnie do Niemiec, w Belgii też byłem, pomagać tam ludziom też na ulicę. No i tamte zjawisko jest, no, tragicznie to tam wygląda, nie? Większe jest. Mhm. Dużo jest właśnie Polaków, nie tylko Polaków, bo my się tam zajmujemy całą Europą Wschodnią, nie? Ale najliczniejsza grupa to są Polacy, nie? Ale w jakiej grupie jedziesz? Jedziesz z księdzem też między innymi? Nie. Ja jadę sam. Aha, jedziesz sam? Jadę sam po prostu, bo to jest współpraca z Warką z Poznania też. Mhm. I po prostu dostaję telefon, że no jestem potrzebny, no i jadę, nie? Wtedy wiem, czy jadę do Rotterdamu, czy do Hagi, czy gdzieś do Antwerpii, no i wtedy jadę i działam, na przykład ostatnio byłem w Rotterdamie teraz 7 miesięcy, nie? Czyli wjeżdżasz na tak długo, tak? Tak. Mhm. A wracając tutaj do przytuliska, rozumiem, że tu można się wykąpać, można zjeść. Tak. I co jeszcze? No można pranie zrobić, ubranie wymienić. No wiele rzeczy można. Mogą też telewizję to obejrzeć, nie no, porozmawiać. Też przychodzi tutaj do nas taka pani Bogusia, pani psycholog, no i udziela wsparcia, jeśli, tak? Tak, jeśli ktoś ma chęć, to znaczy my tak zachęcamy, żeby porozmawiali, nie? Z panią psycholog, nie? Nocowanie tu nie wchodzi w grę? Tutaj nie, no jeśli człowiek po prostu chce coś zrobić, zmienić swój sposób życia, no to wtedy go kierujemy do Barki. Mhm. Każdy człowiek z ulicy, no idąc do Barki, musi w bardzo krótkim czasie załatwić sobie terapię, nie? Czyli terapia, odwyk? Tak. No to terapia to jest w ogóle podstawa, no bo... No a jeżeli nie pije, jeżeli nie jest uzależniony... To znaczy się, no... Osobiście... Bardzo mało ludzi znam, którzy po prostu są na ulicy, a nie piją, nie? To jest rzadkość, nie? Tak. Jeśli jeszcze nie pije, to zacznie pić, prędzej czy później, nie? No nie da się po prostu być na ulicy, gdzieś iść spać, no bo czasami to na klatkach gdzieś śpią, nie? Klatki schodowe, i być szczęśliwym, bo tego po prostu człowiek by tego, psychika ludzka by tego nie udźwigła, nie? Rozumiem. Od której do której godziny i w jakie dni tutaj można przyjść? Teraz mamy od 8 do 12, ale tak to w ogóle później jeszcze drugi raz pracujemy od
17 do 19, nie? Mhm. No później zależy od potrzeb i od warunków, jakie są na zewnątrz, nie? Gdybyś mógł dać taką małą receptę dla osób, które jeszcze nie są bezdomne, ale są na granicy. Bo jak wiesz, dzisiaj sytuacja ekonomiczna jest bardzo stresogenna. Ludzie żyją naprawdę w ogromnym napięciu. Jaką mógłbyś dać radę, żeby wiesz, żeby wziąć się w garść i jakby nie trafić tutaj? To znaczy się, no... Ja tak nie chcę nikogo tam pouczać czy coś, no po prostu, no... Jeśli człowiek widzi, że coś się z nim dzieje już, że po prostu, że gdzieś tam już przekracza normy, że budzi się z katem, czy tam po prostu gdzieś go zaczyna już trzęść, no to jak najszybciej po prostu skontaktować się z psychologiem i pojechać na tą terapię i posłuchać o uzależnieniu. Nie? No to jest przede wszystkim wiedza. Wiedza to jest najważniejsza rzecz. Nie? Ja byłem w życiu raz na jednej terapii. Mhm. I po tej terapii zapiłem, nie? Ale wiedza została, nie? No tak. I tą wiedzę do dzisiaj mam i wiem, że to jest ważne, nie? Wiem, że niektórym ludziom potrzeba kilka terapii, żeby wyjść na prostą. Niektórym się w ogóle nie udaje wyjść na prostą, nie? Umierają na ulicy, no i to jest właśnie porażka, ale no... Są sytuacje, że człowiek drugiemu człowiekowi nie jest w stanie już pomóc, nie? Tak, nie. Wtedy tam może tylko działać Pan Bóg, nie? Cud musi być, nie? Piotr. Także no po prostu, no trzeba po prostu coś zacząć z tym robić, nie? No bo jeżeli człowiek jeszcze nie jest uzależniony, ale jest już gdzieś na granicy tego uzależnienia, no to musi po prostu się opamiętać i pójść gdzieś po porady do jakiegoś psychologa, czy nawet tutaj mogą do nas ludzie przyjść. Jacek jest też terapeutą od spraw uzależnień, także możliwością są, tylko trzeba przyjść, nie? Piotr, to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś. Jeszcze taka kwestia, czy spotkałeś się może z bezdomnością z dziećmi? Czy miałeś takie sytuacje, bo ostatnio jakby opinię publiczną zbulwersował taki fakt, że kobieta gdzieś spała z dzieckiem na klatce schodowej. Czy tobie się zdarzyło mieć takie doświadczenie? To znaczy się tutaj nie, ale w Holandii tak. Mhm. W Holandii... No nie jest aż tak często, ale kilka z przypadków takich, że po prostu w ogóle i rodzina cała śpi na ulicy, nie? Czyli rozumiem. Mama, dziecko i tata, nie? Rozumiem. Najgorsze to, że po prostu nie chcą wracać do kraju, no bo liczą, że tam tą pracę znajdą, bo nie znajdą tej pracy, no bo... Ja to sprecyzuję. Mówisz o Polakach, którzy są tam, że są rodzinami całymi, tak? Tak. Mhm. I no wtedy po prostu no, rozmawiamy z takimi ludźmi i mówimy, że jeśli nie pojedziecie do Polski, to będąc na ulicy z dzieckiem, to dziecko wam zabiorą. Tak. I później będziecie mieć duży problem, żeby to dziecko odzyskać znowu, nie? Czyli no, ostatnio miałem taki przypadek też i mama z córką zdecydowała się pojechać, no a tato po prostu mówi, że on zostanie, no i będzie pracował, a jak już trochę się mu się polepszy, no to wtedy ich ściągnie z powrotem, nie? Rozumiem. No to są bardzo trudne wybory. Trudne wybory, no ale też no bardzo, bardzo trudno ludziom to przekazać. Ludziom się to mówi, ale ludzie są uparci. No nie, my zostaniemy jeszcze chociaż tydzień, dwa, no żeby może się uda tą pracę znaleźć, nie? No ale która agencja was przyjmie z małym dzieckiem? Z 3-letnim czy 4-letnim dzieckiem, nie? Tak. Nikt nie przyjmie, no bo no, na żaden hotel rodzice z dzieckiem nie pójdą, no bo kto będzie pilnował dziecka, jak rodzice pójdą do pracy, nie? Piotr, uprzejmie ci dziękuję za tą wypowiedź. Nie ma za co. Bardzo, bardzo wartościowa. Ja bardzo chętnie lubię rozmawiać, lubię po prostu... Czasami też jadę gdzieś do szkoły i opowiadam o tym, jak to wygląda wszystko, żeby młodzież przed tym po prostu, no bo...
Ja dzisiaj to wiem, kiedyś też nie wiedziałem i nie dziwię się tym młodym ludziom, że najlepiej by było posłuchać rodziców, nie tylko, że człowiek się nie może cofnąć w czasie, bo rodzice jednak są dobrzy, nie? Ale człowiek zawsze chce po prostu, może nie tyle być mądrzejszy, no ale chce żyć własnym życiem, nie? Tak. Nie rozumie tego życia, no ale chce już po swojemu żyć, nie? Mamie mówi, bo ty jesteś staroświecka, za waszych czasów, teraz inne pokolenie jest, no i... Także no a dzisiaj jest tych zagrożeń coraz więcej, no bo ja jak byłem dzieckiem, to jeszcze tak narkotyków za bardzo nie było. No były gdzieś tam, ale były drogie, no i nie były tak łatwo dostępne jak teraz, nie? A teraz jest tych narkotyków, dopalaczy, także... Wiesz co, ja pamiętam z mojej młodości, jak właśnie bardziej się wąchało klej, butapren z woreczka niż dostęp do narkotyków. Tak też to nagminnie kiedyś było te wąchanie tego kleju, nie? No ja sam nie próbowałem. Nie próbowałem też nigdy żadnych narkotyków, no po prostu no, udało mi się wyjść z jednego, jak to się mówi, bagna, no to się nie pakuje w drugie, nie? Jasne. Piotr, jeszcze raz dziękuję, życzę Ci wszystkiego dobrego. Cała przyjemność po mojej stronie, no ja też życzę wszystkiego dobrego Panu i ludziom, którzy to będą słuchać, nie? Dzięki bardzo.